dzisiaj zwiedzimy wyspę Chwar, więc zostańcie z nami. Przez ostatnich kilka dni znowu jest taka wysoka temperatura, że wszystko paruje do góry i wygląda, jakby była mgła. Tak nam przynajmniej wytłumaczył pan Chorwat, tak? Że jak jest wysoka temperatura i w nocy temperatura jest ponad 30 stopni, to tak to wygląda. Generalnie są mocno zdziwieni tym, że w czerwcu są temperatury powyżej 30 stopni, zazwyczaj one są niższe. No, ostatnio ile w nocy było? 37 stopni było w nocy, nie? Tak, a rekordową, jaką mieliśmy w ciągu dnia, to było 42 stopni. Jak ta miejscowość się nazywa? Drwenik. Tak, już jesteśmy i teraz musimy chyba znaleźć miejsce, gdzie się kupuje bileciki. No bo to jest, wiesz, wioseczka albo dwie wioseczki obok tej, której my jesteśmy, nie? Ale tu on chyba przypływa, co? Mhm. Tu gdzie dalej? Prom się nie załapiam. To jest kolejka do promu. Na ten prom, kochani, a one co godzinę pływają? Półtora. Co półtorej godziny? No to zmieścimy się na prom. Ile samochodów wchodzi? Prawdopodobnie jesteśmy 24 autem, a wchodzi 30. Więc już chcieliśmy rezygnować z wyjazdu, ale jeżeli się zmieścimy na ten prom, no to jedziemy, a jeżeli się nie zmieścimy, to nie jedziemy. Nie będziemy tracić pół dnia na to, żeby czekać na prom. Szkoda nam czasu. I kosztuje to 148 kun, tak? Za? Łącznie kosztuje w obie strony, kosztuje 296 kun. No czyli po 148, ale jak w jedną stronę, ale liczone jest dwie osoby dorosłe, jedno dziecko do 12 roku życia. A do osoby 12 plus 32 kuny, dzieci między 3 a 12 po 8 kun. Dzieci od 0 do 3 0 i za auto 108 kun. Czyli generalnie człowieki są najtańsze. Może się uda. Według wyliczeń chłopaków się uda. Już jest 30 stopni. A jest 8:55. Ciekawe. Które my byliśmy auto? 24. 24, 30 wchodzi, ale... Kurczę, ale promik się wydaje piciu, a 30 auto, ja nie wiem, gdzie on to mieści, nie? Czy on ma dwa poziomy, czy o co go? Oczywiście dobrze to zrozumieli, panowie? No tak na pani powiedziała, że około 30 wchodzi. Około czy 30? To jeszcze zależy pewnie od gabarytów, bo jak taka ciężarówka wjeżdża, to zabiera dwa miejsca, tak? Na pewno. Zmieścimy się i... Hej. Okej. Thank you. Yeah, baby. Zmieszczamy się. A jakie wysiadło? Stop. Jak już udało nam się dostać na prom, to z naszych twarzy nie schodził uśmiech, bo naprawdę mieliśmy obawę, że po prostu się nie zmieścimy. Tym bardziej, że na przeciwległym brzegu trwa remont w porcie. Tak naprawdę nie wiem, co tam się dzieje. Czy rozbudowują ten port, czy budują dodatkowe nabrzeże. No ale są tam faktycznie roboty, bo sami to widzieliśmy. No i baliśmy się, że te ciężarówki wjadą i będziemy musieli czekać, a to byłoby półtorej godziny, kolejne półtorej godziny czekania w kolejce, żeby w ogóle móc dostać się na prom.
Nasza wycieczka zaczęła się w miejscowości Drwenik i płynęliśmy promem około 35 minut do miejscowości Suchuraj, która jest położona na południowym przylądku Chwaru. Jest to bardzo mała miejscowość, ale równie turystyczna. Można tam się zatrzymać, znajdzie się na pewno miejsce noclegowe. Jest tam bardzo spokojnie, znajduje się tam i przychodnia lekarska, i jakieś sklepy, i restauracje, knajpki, w których można pobyć. Także dla chcących spokoju w tej miejscowości również można znaleźć sobie miejscówkę na nocleg. Okazuje się jeszcze, że my wybraliśmy najkrótszą z możliwych tras, ponieważ miejscowość Suchuraj jest położona w miejscu, gdzie wyspa jest najbliższa dalmatyńskiemu wybrzeżu i jest to około 5 km od lądu. No i zjechaliśmy z promu, słuchajcie. Ekstra, co? Z entuzjazmem? Wow! Tu będziemy stali w następnej kolejce. Jak już zjechaliśmy na ląd, to musieliśmy przejechać przez całą długość wyspy, którą około 68 km. I uwierzcie na słowo, że drogi na Chwarze są naprawdę niebezpieczne, są wąskie i bardzo, bardzo kręte. Nawet przeczytałam gdzieś, że jeśli nie jest dla kogoś życzliwym i, no, i niezbyt dobrze życzy się drugiemu człowiekowi, to mówi się, obyś zginął na drogach Chwaru. Niemniej spotkaliśmy tam bardzo wielu rowerzystów, bardzo wielu turystów, bardzo wielu miejscowych, no i ludzie jeżdżą, nie przejmują się. Trzeba być po prostu uważnym, mieć oczy naokoło głowy, trzeba czerpać jak najwięcej, tak jak my. Okoliczności przyrody są zachwycające, towarzystwo mamy świetne, więc nic, tylko korzystać. Gdzie jest ta woda, co tutaj namalowałeś? Tu my jesteśmy? Coś nie za bardzo. Nie, no my musimy być gdzieś tutaj, tu gdzieś, bo to widzimy, nie? Tu. Dobra, idźcie na pałek gdzieś tam. Machaj, mamie. Jak, moje chłopki? Fajnie? Super. Gdzie my jesteśmy, Kuba? Na wyspie. Na wyspie jesteśmy. O, idą moje rozrabiaki. Tata się pyta. Hej, chłopki, roztropki. Tu znowu jest ślisko. No ta kostka, bo jest wyślizgana taka. W Dubrowniku przecież mało zęby straciłam. Widziałam, widziałam, tata. Co on powiedział? Kostki od pracy? Ja muszę się nabić czegoś, nie chcę zjeść. No to już idziemy jeść i pić właśnie. Tata, idziemy jeść? Myślę, że tak. Idziemy. Smacznego. Smacznego.
Asia. W przyszłym roku zapraszam was w rejs. Taki? No. Bartek, tak? Zapraszam was w rejs w przyszłym roku. Dobra. Ale zobacz, że na tych palmach, Asia, u góry jest wróż. Skąd byłaś? Bo od ziemi nie ma. Ania, uważaj, co się jedzie. Bartek, chodź, tu jest łajba dla nas. Ten kamelot? Tak. Co to jest dziąca? Ty, on jest ze Stanów, który jest przypierdolony. Nie, on z Ameryki, gdzieś flagę ma. A my gaz, to jest chyba co? Generalnie jest to bardzo ładnie. Tylko człowiek cały czas musi mówić dziękuję. Nie, właśnie zjedliśmy śniadanko. Napiliśmy się kawki, wypiliśmy soczek. Wszystko jest w tacy. Jakub! Ja cię kręcę. Jesteśmy
bar, a teraz jedziemy na plażę. Podobno najładniejszą na całej wyspie. Więc jedziemy to sprawdzić. Ale droga jest po prostu mega, nie? Stroma, wąska i ciągle w dół. Nie może być inaczej, ale się zastanawiam, jak się wskrobiemy do góry. Też nie byliśmy tu statusiem, ale jest pięknie, zobacz. No. Pięknie, jak się. Teraz uwaga. Spójrzcie, jaka plaża między skałami.
tu jest łazienka. Jak ta plaża się nazywała? Wielki Błękit. Tak. Czy to było najpiękniejsze miejsce, póki co, w którym byliśmy? Jeżeli chodzi chyba o plażę, to chyba tak. Taka nie. Ładna, błękitna woda, skały dookoła, no super, generalnie bardzo ładnie. Nie chciało nam się wracać, ale musimy wracać, bo nam prom ostatni ucieknie i będziemy musieli do jutra zostać na wyspie. No ale miejmy nadzieję, że tu jeszcze kiedyś wrócimy. Super, naprawdę super. Polecamy to miejsce. Wielki Błękit. Na wyspie Chwary. W ogóle plaża i zatoczka po środku niczego. Fajnie było, co? Kuba, jak było na promie? Kurczę, ja muszę to zdjąć. Fajnie, Jula? Fajnie. A na wyspie? Jeszcze lepiej, no bo na promie kryształy. Najpiękniejsza plaża, jaką widziałem w życiu. Ta, na której byliśmy teraz. Jak naprawdę, nigdy nie byłem na takiej. Wielki, błękit na coś tam. Wielki Błękit.
Mega. Jak się nazywa? Błękitna coś tam? I zaraz wyjeżdżamy z promu i kończymy dzisiejszą wycieczkę. I jedziemy do naszej wioseczki, idziemy szybko pod prysznic. Nas jest 10 osób, wszystkich razem do kupy. Więc jak zanim się wszyscy wykąpią, to trochę zejdzie, a potem idziemy do knajpki i będziemy jeść. I uczcimy dzisiejszą wycieczkę browarem zimnym z lodóweczki.